Wbrew pozorom stal nierdzewna też koroduje, natomiast ona nie koroduje punktowo jak stale czarne, tylko koroduje po całości, powiedzmy po całej powierzchni. Bufory są różnych wielkości. Powiedzmy, są czasem stosowane malutkie buforki, a czasem tak. Ludzie instalują 500, 600, 800 litrów. Powiedz mi, jak dobrać ten bufor? Mamy ten zład, który pozwala nam na to, żeby obsłużyć cały dom, tak. Tym zładem po prostu niekoniecznie korzystając z najwyższych taryfach, czy tam najgorszych okresach wykorzystania energii. I teraz jeżeli my po drugiej stronie tego bufora założymy szereg pomp, nie wiem, 2, 3, 4, które mają taką samą wydajność, jeżeli je zsumujemy, to ta pompa w życiu nie nadgoni nam tego bufora, nawet jakbyśmy tu mieli 1000 tak. litrów. Mamy anodę magnezjum. I teraz ktoś powie, po co wam ta anoda magnezjum, ale zaraz do tego dojdziemy. No ale to już jest kwestia po prostu tego, co instalator na instalacji stworzy, zbuduje, bo jak sam wiesz, można się spotkać z różnymi rozwiązaniami. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na moim kanale Innowacyjny Dom. Sprzedajemy, montujemy. Jesteśmy w firmie Termatec po raz kolejny. Po raz kolejny będziemy rozmawiać z Łukaszem. Łukasz. Witam Państwa. Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat buforów i zbiorników. Łukasz, powiedz mi, co klienci powinni wiedzieć, którzy mają pompy ciepła, co powinni wiedzieć o zbiornikach i buforach? To znaczy, może na początku zacznijmy od tego, że na rynku możemy spotkać bardzo dużo różnych rodzajów dystrybutorów, może tak powiedzmy, firm, które sprzedają zbiorniki, bufory. Natomiast najważniejszy jest dobór, żywotność tego zbiornika, raz jak i materiał, z którego jest wykonany. U nas w firmie dystrybuujemy zbiorniki ze stali nierdzewnej, gdzie klasyfikujemy jako najwyższą wytrzymałość materiałową na rynku, nazwijmy to tak, w podstawowych zbiornikach buforowych, jak i ciepłej wody użytkowej. Tak. Może tak pokrótce zróbmy taki krótki przegląd tego, co mamy na rynku, bo na pewno ktoś tam spotkał się z sytuacją, że instalator oferuje mu zbiornik z firmy X, i mówi mu, jest to zbiornik ze stali czarnej, zbiornik tam emaliowany, zbiornik z nierdzewki. I później przychodzi kwestia do ceny i zderzamy się później z tym, panie, bo z nierdzewki to już za drogo, emalia no jeszcze do przełknięcia, stalówkę można wziąć. Natomiast trzeba brać bardzo dużo zmiennych pod uwagę. Im droższy zbiornik, tym mniej, jakby powiedzmy, obsługowy fizycznie. Tak, awaryjny. I awaryjny, tak. To jest jedna rzecz. Jeżeli bierzemy zbiorniki stal czarną, bierzemy zbiorniki stal emaliowaną, musimy pamiętać o tym, żeby pilnować tak zwanej anody magnezjum lub ewentualnie kogo stać na droższy system zabezpieczenia, może sobie kupić magnezowo-tytanową wkładkę do środka i wtedy może się przestać martwić o to, że ten zbiornik w przeciągu 2-3 lat się rozcieknie, ponieważ tak. Ponieważ będzie działać na niego, będzie korodował w środku fizycznie, tak? Abyśmy powiedzieli, dlaczego będzie korodował i dlaczego to się nie dzieje, musielibyśmy przejść bardziej tam już w kwestię po prostu funkcjonowania tego zbiornika, ale nie wiem, czy... Nie, ja myślę, że zadam Ci pytanie, tak bo z tego, co powiedziałeś, wychodzi na to, że są tanie, średnie i drogie zbiorniki. Teraz powiedz mi, tak zrozumiałem, że przy tych tanich zbiornikach, czyli powiedzmy są to emaliowane, czy trzeba te anody. Jaki jest koszt takiej anody i czy to się w ogóle opłaca? Sama anoda w sobie, ona nie jest droga, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, niech jest to zakres 100 zł, tak? Tylko ktoś musi przyjechać, ktoś musi wyciągnąć starą, ktoś musi włożyć nową. Natomiast musimy pilnować tego sobie, bo ta anoda się utlenia, tak? Tak? W zbiorniku. Jeżeli ona zniknie, to wtedy zaczyna postępować korozja. Jeżeli na przykład dolejemy świeżej wody, bo korozja jest, może tak,
Anoda magnezjum jest po to, aby wytrącała nam tlen z wody, aby nie powstawało ognisko korozji. Jeżeli nie mamy tlenu w wodzie, nie mamy korozji. O, może tak. Więc woda kotłowa, powiedzmy, po przepracowaniu x czasu, wytrąci ten tlen i ten zbiornik już w jakimś tam stopniu nie będzie korodował. Natomiast wszystkie ogniska, które się zaczęły w międzyczasie, one będą postępować i będą przeżerać dany zbiornik. Więc Marcinie, twoja firma, wymontujecie pompy ciepła i sami wiecie, że klient nie pamięta nieraz o przeglądach choćby nawet pomp ciepła, co dopiero pilnować przeglądu zbiornika wody użytkowej czy tam zbiornika buforowego, gdzie fizycznie nie jest w stanie ocenić organoleptycznie, że przychodzi, patrzy, o, skończyło się. Tak. Tylko to trzeba po prostu fizycznie otworzyć, rozszczelnić układ, tak, sprawdzić wszystko. Zresztą i tak dalej. Z tego, co się orientuję, to żeby zadziałała gwarancja na dany zbiornik, te anody muszą być wymieniane. Anody muszą być wymieniane, tak, i przeglądy muszą być robione. Można by powiedzieć, panie, ale no to jest zbiornik i po co jakiś przegląd? No na przeglądzie sprawdzamy po prostu, czy coś nie ciecze, czy tak, nie ma jakichś przecieków, czy nie ma jakiegoś początku czegoś, co się może zadziać. Sprawdzamy oczywiście anodę magnezjum, możemy sprawdzić nawet i zamulenie zbiornika, jeżeli założymy sobie zawór spustowy, tak, ewentualnie go wyczyścić, tak? Więc to też bardzo wpływa na żywotność zbiorników. Nasza firma zdecydowała się na zbiorniki z kwasówki. Zbiorniki ciepłej wody użytkowej używamy stali duplex, natomiast zbiorniki buforowe używamy stali nierdzewnej 304. To jest jakby, powiedzmy, rodzaj stali i jej wytrzymałość określenia. Mamy 304, 316 i stal duplex. Chodzi o korozję. Tak. Chodzi o korozję. Wbrew pozorom stal nierdzewna też koroduje. Natomiast ona nie koroduje punktowo jak stale czarne, tylko koroduje po całości, powiedzmy, po całej powierzchni. Jeżeli chodzi o zbiorniki buforowe, zastosowaliśmy 304, ponieważ one są, przynajmniej w naszym przypadku, przy pompach Thermateka, narażone na wyższe temperatury, bo pracują gdzieś w środowisku 45-50 stopni, natomiast są przeliczone no, normalnie, standardowo, tak jak wszędzie do 95 stopni na ciśnieniówce. Natomiast przy takiej pracy jest bardzo duża rozszerzalność tego zbiornika i on sobie pracuje, rozciska się, ściska się, rozciska. Więc zastosowaliśmy taką, a nie inną stal. 304 mamy o grubości 1,5 mm. Natomiast stal duplex jest twardszą stalą i jest milimetrowe poszycie zbiornika w środku. Tak. Jak jesteśmy przy buforze, to bufory są różnych wielkości. Powiedzmy, są czasem stosowane malutkie buforki, a czasem tak, ludzie instalują 500, 600, 800 litrów. Powiedz mi, jak dobrać ten bufor? Kwestia jest taka, bo możemy powiedzieć, że to jest bufor, to jest na przykład bufor z setka, tak? To jest bufor setka, który fizycznie może spełniać funkcję bufora dla danych układów, a dla niektórych układów będzie spełniał tylko funkcję sprzęgła hydraulicznego, ponieważ ma za mały zład, aby, jakby to powiedzmy, nazbierać tyle tej energii, aby pompy, które będą za buforem, po prostu były wystarczalne i żeby on miał jeszcze zład, który mu fizycznie pozwala na to, żeby gdzieś tam na przykład pompa ciepła sobie odstała. Odpoczęła ta sprężarka, tak, i miała jakiś postój przy dogrzaniu tego bufora. Więc powiedzmy tak, jeżeli chodzi o bufory, to przynajmniej my tak robimy, że jeżeli dobieramy bufory równolegle, to traktujemy je jako bufory. Chyba że klient ma wytyczną, że chce mieć to tylko jako sprzęgło hydrauliczne, więc czy my wtedy damy 50, czy my damy 80, czy my damy 100, nie robi nam to różnicy, tak? Ponieważ rozbiór jest tak duży, że my ten zbiornik rozbieramy na bieżąco, tak? Natomiast jeżeli decydujemy się już stricte na bufor, czyli to, co mówiłeś, że tam ludzie mają 500, 600, 800 litrów, no to oni, samo to założenie doboru takiego bufora mówi o tym, że powiedzmy, nie wiem, mamy naddatek energii z fotowoltaiki, mamy, nie wiem, taryfę nocną, mamy inne rzeczy, które pozwalają nam trochę przyoszczędzić. Ładujemy ten bufor w tych tańszych, jakby powiedzmy, opcjach, ładujemy ten bufor na wyższy parametr i później sobie go rozbieramy, ale tak, mamy ten zład, który pozwala nam na to, żeby obsłużyć cały dom, tak,
tym zładem po prostu niekoniecznie korzystając z najwyższych taryfach, czy tam najgorszych okresach wykorzystania energii na bieżąco z urządzenia, które będzie nam fizycznie dogrzewało tak. dany bufor. Jest też takie polecane na rynku, znaczy są firmy, które stosują bufory właśnie, które są zasilane nie pompami ciepła, tylko na przykład grzałkami, tak, które grzeją tak. w taryfach nocnych. Teraz już to też pozmieniało, bo te taryfy nocne już nie są takie tanie i weekendowe, już jakby dystans się zmniejszył, ale wiem, że wtedy stosują takie duże bufory, nawet kilku tysięcy tak, litrów. Tysiączka, tak, to wtedy jest to stricte bufor. Ale najczęściej, z tego co ja zauważyłem, czyli przy pompach ciepła, raczej bufory 100-litrowe to służą jako właśnie sprzęgło hydrauliczne. Tak. I wtedy jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jest to bardzo, powiedzmy tak, jest to rozwiązanie dla typów budynków, gdzie fizycznie nie potrzebujemy jakby dużego, wysokiego parametru, tak? Powiedzmy, nie wiem, zastanawiamy się tutaj nad parametrem już powiedzmy 45 stopni, tak? I możemy go i rozbieramy sobie ten bufor powiedzmy na bieżąco, ale mamy po drugiej stronie dwa obiegi grzewcze. Czyli mamy, nie wiem, standardowo grzejniki na górze, podłogówka na dole, czyli dochodzi nam mieszacz, pompa i jedna pompa bezpośrednia, tak? Tak. I gonimy to na bieżąco. Natomiast jeżeli byśmy chcieli trochę ten układ uspokoić, czyli fizycznie zaopiekować się pompą troszkę, tak, i zużyciem energii, możemy zastosować większy bufor. W przypadku naszym no, przeliczamy gdzieś 25 litrów wody, bufora, na 1 kW pompy ciepła w nominale. Mhm. Czyli mamy 9-kilowatową pompę, mnożymy razy 25 litrów, wychodzi nam plus minus zbiornik, tak? I wtedy wiemy, że przy takim przeliczeniu mamy jakby zapas. Oczywiście nie należy zapominać o jednej ważnej rzeczy, bo niektórzy mówią, dobra, ja tam dam bufor 200, zapnę sobie pompę, nie wiem, monobloka, powiedzmy Thermateka, tak, zapniemy sobie do bufora, napędzania tego bufora, gdzie w nim też jest pompa obiegowa, tak, wody. I ta pompa obiegowa przetłacza nam ileś litrów na minutę, tak? Czyli aby dogrzać ten bufor, powiedzmy, nie wiem, załóżmy, że mamy, nie wiem, 15 litrów na minutę, tak? I teraz jeżeli my po drugiej stronie tego bufora założymy szereg pomp, nie wiem, 2, 3, 4, które mają taką samą wydajność, jeżeli je zsumujemy, to ta pompa w życiu nie nadgoni nam tego bufora, nawet jakbyśmy tu mieli 1000 litrów. Tak? I bufor będzie szybciej rozbierany, niż mógł się ładowany, w ogóle nagrzać. Niż ładowany. Tak. I taki więc błąd jest często też spotykany. Tak, to jest najczęściej spotykany błąd. I teraz jest kwestia taka, że albo dobieramy pompy rozbierające do pompy z pompy ciepła, tak, albo budujemy układ na zasadzie, że ładujemy pompą ciepła bufor, dochodzimy do jakiejś temperatury i dopiero osobną automatyką pozwalamy na pracę tamtych pomp przy danej temperaturze bufora. I powiedzmy tak, nie wiem, ustawiamy sobie, że 45 stopni ma być na buforze, nagrzewamy pompą ciepła zbiornik do 45 stopni, dostają sygnał pozwolenia pracy pompy, rozbierają ten bufor o 5 czy tam 7 stopni, w zależności od tego, co ustawimy. Spadnie o 7 stopni, pompy się wyłączają, pompa dalej nadgania i dogrzewa nam ten bufor. Więc wtedy jesteśmy w stanie jakby opanować troszkę ten proces rozbioru tego bufora, żeby to troszkę ustabilizować. No nie? Więc wybór bufora też nie jest jakby powiedzmy super oczywisty, bo można przeliczyć ilość kilowatów na ilość litrów, ok, tak, ale w założeniu tylko i wyłącznie, że układ, który będzie to rozbierał, będzie korelował z pompą ciepła. Przeważnie, mamy, tak? Przeważnie powinien być powolniejszy. Tak. Na pewno nie, tak, nie szybszy. Z reguły wyglądają układy tak, że jeżeli pompa ciepła idzie powiedzmy na 100% i pompa obiegowa goni nam to ciepło, no to pompki, które są fizycznie na rozbiorze po drugiej stronie, one są ustawione tam na jedynkę, czy na dwójkę, czy na minimalny przepływ, żeby po prostu tylko wypychać nam tą ciepłą wodę, ale ciągle. Bez przestojów, tak? No ale to już jest kwestia po prostu tego, co instalator na instalacji stworzy, zbuduje, bo jak sam wiesz, można się spotkać z różnymi rozwiązaniami. Z różnymi rozwiązaniami. Nawet już u klienta, którego się instaluje pompę, już coś jest, coś już działa i jest to jakoś zrobione, ale okazuje się, że z pompą nie za bardzo to. No tak, współgra. Tak, tak, współgra. Tak. Więc no, trzeba to po prostu zaznaczyć. No, w naszej ofercie oferujemy może nieduże te bufory, bo są setki, dwusetki i trzysetki, więc są bardziej pod pompy ciepła niż pod magazynowanie energii. Tak, to jest takie bardziej pod pompy ciepła, ponieważ w naszej ofercie są pompy do 12 kW. Do 12 kW i nie przechodzimy poza ten zakres.
Wiadomo, planujemy jakiś tam rozwój w większym zakresie, natomiast na chwilę obecną od 100 do 100, 200, 300 litrów mamy na stanie magazynowym i mamy je dostępne fizycznie od ręki. No nie? Tak, powiem Ci, Łukasz, że sami instalując jakby pompy, stosujemy Wasze zbiorniki, jesteśmy bardzo przekonani co do jakości tych zbiorników, co do ich wyglądu, bardzo też to klienci chwalą. Powiedz mi jeszcze technicznie o tych zbiornikach i buforach. Tak, powiedz mi, co on takiego jeszcze ma? Okej, może tak. Jeżeli chodzi o wygląd, powiedzmy, jeżeli chodzi o pod kątem technicznym, jest to drugorzędna rzecz, natomiast sami wiecie, że klienci patrzą też na wygląd, jakość wykonania, stąd też taki, a nie inny wygląd. Co jest innego niż wszyscy? Mamy duże nogi, które fizycznie stabilnie pozwalają stać temu buforowi. Tak, tego nie widać na filmie, ale tam jest 5-8 cm. No coś takiego. Nóżki. Tak. Instalator, no może tak, bo dla klienta końcowego fizycznie może te rzeczy, o których będziemy teraz mówić, może nie będą dużo wnosić. Natomiast jeżeli chodzi o firmy instalujące, mamy tutaj szereg plusów, czyli mamy podejścia pod czujniki buforowe. Jeżeli klient będzie chciał, one są już zabudowane, nie trzeba kupować żadnych dodatkowych elementów, bo w standardzie z reguły przychodzą zbiorniki gołe, tak? Tak. Mamy tylko króćce. Mamy wyjścia. Z boku mamy cztery wyjścia, mamy tak, dwa wyjścia z jednej, z lewej, dwa wyjścia z prawej. Mamy kurek spustowy, mamy anodę magnezjum. I teraz ktoś powie, po co wam ta anoda magnezjum, ale zaraz do tego dojdziemy. Mamy ujście góry, z reguły odpowietrznik się tu znajduje. Oczywiście. Albo ktoś po prostu potrzebuje mieć króciec od góry, stosuje od góry. I mamy 6/4 standardowe podejście pod grzałki. I teraz tak, czemu stosujecie anodę magnezjum? No bo powiedzmy tak, dla naszego zbiornika nie wnosi to praktycznie nic. Natomiast w każdym zbiorniku, czy to jest bufor, czy to jest zbiornik ciepłej wody użytkowej, dajemy anodę magnezjum tylko i wyłącznie po to, aby w pierwszej fazie rozruchu instalacji, gdzie tego powietrza jest najwięcej i nie wiem, działa ten układ przez tam 3-4 miesiące, ona niech sobie degraduje, tak? Natomiast zabezpiecza nam instalację w tańszych, w dalszych elementach, tak? Czyli jak zbudujemy sobie instalację na stali ocynkowanej i na przykład pierwszy gatunek lub drugi gatunek, bo mamy tam dwa różne, mamy ocynkowaną po zewnątrz, mamy ocynkowaną i zewnątrz, i wewnątrz, no to nie mamy tej korozji rdzy. Tak. Tak. Czyli jak trzeba, to po prostu jest możliwość zastosowania. Tak, ona zdegraduje i jak ktoś chce, może sobie ją wymienić, a jeżeli nie chce, to nie musi tego zrobić, bo zbiornikowi krzywdy to nie zrobi. Więc tutaj jest tyle. Mam właśnie bardzo dużo pytań. Po co dajecie anodę magnezjum, skoro jest zbiornik nierdzewny? No po to, żeby zabezpieczyć instalację na starcie i tyle. Nic więcej. Więc jeżeli chodzi o bufory, no to tutaj więcej nie ma. Bufory są ocieplone tam 45 czy 55 chyba milimetrów, już nie pamiętam, tak. Pianką poliuretanową i do tego poszycie stalowe, spinane w jednym miejscu z wytłoczonym napisem Termatec. Myślę, że estetycznie, funkcjonalnie. I spotykam się właśnie, jak instalatorzy kupują pierwszy raz, mówią, że bardzo, bardzo fajny zbiór. Tak, do nas też trafiają, bo sprzedajemy hurtowo wasze materiały. Też się zdarzają, znaczy nie zdarzają, przeważnie jest tak, że ktoś kupi jeden na próbę, a potem już po prostu tak. Wraca. To jest fakt, że jest bardzo dużo możliwości. No i jakość jest świetna.